Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Forever Skies. Okazuje się, w poprzednim odcinku mieliśmy problem, bo nie mogliśmy odnaleźć tych medycznych rzeczy. Patrzcie, są odczynniki medyczne tutaj. Okazuje się, że prawdopodobnie w poprzednim odcinku trafiłem do tej wieży z laboratorium, która już musiała być wcześniej wygenerowana przez grę. I po zainstalowaniu się aktualizacji te przedmioty się tutaj nie zespawnowały. Mam na myśli konkretnie te odczynniki medyczne. I dlatego nie mogłem ich tutaj odnaleźć. Kręciłem się w kółko i kręciłem i nie było. Także wystarczyło polecieć kilka kilometrów dalej do następnej wieży. I następna wieża, jak widać, już je ma. Poprzednio się na nich zablokowaliśmy, bo one są potrzebne do tego, żeby wyprodukować sobie ten zastrzyk odpornościowy, który mamy w zadaniu na górze po lewej, który pozwoli nam swobodniej poruszać się po tej zainfekowanej wieży szklarniowej, którą zwiedzaliśmy na siłę w poprzednim odcinku. Brute-forsowaliśmy ją. Na szczęście niewielkie straty nastąpiły między odcinkami, ponieważ teraz, jak już ten update jest oficjalnie dostępny, to mamy tą zaletę, że cofnął mi się save i wszystkie straty, które poniosłem, żeby eksplorować tamtą lokację, się zresetowały. Zerknijmy w takim razie szybko do maszyny, bo nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku wrzucałem te odczynniki medyczne tutaj. Nie, nie wrzucałem. Okej. Bo naszym celem jest... A, jest tu odczynnik medyczny, okej, to niech się zbada. Mamy coś do jedzenia? Mamy. Okej. I czy ten odczynnik medyczny będziemy dzięki temu mogli produkować we własnym zakresie? Nas konkretnie interesuje ten zastrzyk odpornościowy. Brakuje nam tego, grzywiczne zapalenie opon mózgowych. Udało mi się wyprodukować pozostałe rzeczy. Mamy i gorączkę, i mamy to, gastro coś tam. O, widzicie? Ale brakuje nam tego jednego. I te przedmioty, które są... Aha, siniakowiec i to możemy zrobić, znaleźć w zwykłej szklarni, to akurat nie problem. Gastrointresis, okej. Okay. To właśnie wykorzystałem. To też jest produkt... To jest zapalenie gastroenteresis. Kurde, sorry za moją dysleksję. Ja mam z moją dysleksją największy problem taki, że ona mi szczególnie dokucza, kiedy trafię na nowe słowo, którego nie znam i którego wymowy nie jestem pewny. To wtedy zawsze mam straszny problem, żeby poprawnie je odczytać. Dobra, czy ten odczynnik medyczny w takim razie jesteśmy w stanie sami wyprodukować, skoro... Aha, możemy, tylko musimy mieć te nadprzyrodzone nasiona. Nie mam zielonego... A, już wiem, gdzie one są. Te nasiona możemy znaleźć w tej zainfekowanej wieży. Okej, to jak my mamy się tam w takim razie dostać? Nie mam zielonego pojęcia, bo to wygląda trochę tak, w taką dziwną pętlę popadłem, że muszę znaleźć ten zastrzyk odpornościowy, ale żeby go znaleźć, muszę się dostać do miejsca, do którego, żeby wejść bezpiecznie, muszę mieć zastrzyk odpornościowy. I tak nie za bardzo rozumiem, co mam w takim razie zrobić. Będę się jeszcze trochę kręcił. Tak jak w poprzednim odcinku wspominałem, to, co mnie troszkę blokowało, to pomijając fakt, że nie za bardzo umiem... Czekajcie, nie tu. Nie bardzo umiem tutaj dojść do tego, co właściwie mamy, to jak mamy osiągnąć te rzeczy, to jeszcze dodatkowo też jest problem z tym, żeby... że wcześniej był ten problem, że nie mieliśmy dostępu do dyskusji, bo wcześniej ten update nie był dostępny, mało ludzi ze sobą rozmawiało, teraz jest dużo już tutaj porad na temat tego, jak co zrobić, także na przykład jak szukałem tych Medical Reagent, to tutaj jest bardzo nawet wyróżniony przez twórców gry post z informacją, gdzie tego szukać, i po tym doszedłem do wniosku, że po prostu mi się on nie zespawnował i muszę szukać innej lokacji, gdzie potencjalnie może on być. Także teraz na pewno będzie łatwiej nam do tego dojść. Dobra, aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Przeglądałem sobie to tutaj i zobaczcie, to grzybiczne zapalenie opon mózgowych. Co? To wygląda znajomo. Skorwuj to się nazywa. Czekajcie.
Ja mam kilka tych skorwujów nieugotowanych. Na surowo wrzuciłem do lodówki, żeby mi się nie zepsuły. Nie, to się nazywa usypiający świerszcz polny. A nie skorwuj. Tak, to jest jedyna taka duża wada dosyć tej gry, że wiele rzeczy tutaj nie jest moim zdaniem dostatecznie oczywiste. Albo przynajmniej nie jest dostatecznie oczywiste dla takiego przygłupa jak ja. Bo... Dobra, nie jestem wielkim fanem, żeby gra prowadziła gracza za rączkę, tak jak to było na przykład w grach Bethesdy często to jest, nie? Że idź gdzieś tam i znajdź jakiś przedmiot, nie? I pamiętam, że w Morrowindzie nie było żadnych znaczników i były bardzo takie skąpe opisy tego, co i gdzie mamy zrobić i często wiele questów się robiło tak zupełnie przypadkiem się realizowało, bo inaczej się nie dało. I potem od tego momentu autorzy doszli do wniosku, że będą robić znaczniki do wszystkiego. Właściwie nawet nie autorzy, zgaduję, że to zrobił Todd Howard, bo on reżyseruje wszystkie te gry od 20 lat przecież. I od tamtej pory te wszystkie Elder Scrollsy zrobiły się grami dla idiotów, bo tam z kolei są znaczniki, które prowadzą jak za rączkę po prostu i nie trzeba się szczególnie zastanawiać, żeby nad tym, co jest do zrobienia, żeby to zrobić. Wszędzie po prostu na drugim końcu wszechświata pojawia się znacznik, gdzie mamy szukać bryloczka zaginionego. Zajrzyjmy się w takim razie za tymi robaczkami. Czy ja mam jakieś strzały? Coś niby jest. W ogóle... Ten ostatni patch coś sprawił, że gra nie działa jakoś szczególnie dobrze, bo jakieś takie dziwne są cyrki z przycinkami. Mam nadzieję, że zostanie to skorygowane. Dobra. O właśnie, przy okazji dobrze byłoby tutaj parę owoców zebrać i przeskanować je. O właśnie, oni nowe plakaty dodali teraz do gry. Trzeba by je pozbierać. Dobra. O, to napiję się spokojnie. Zaraz się wszystko wyjaśni. O! To też jest usypiający świerszcz, kurczę. Zabiorę go oczywiście, bo się przyda. Ale mimo wszystko... Liczyłem na to, że skoro tam jest... O, patrzcie, skrzat. Liczyłem na to, że skoro tutaj jest na... A, dobra, oni mogli po prostu dać złą tutaj ikonę. Nie ikonę, tylko grafikę. Ta grafika może być bardziej symboliczna niż faktyczna. O, rzeczywiście, z drugiej strony zobaczcie, tutaj usypiający świerszcz polny powoduje gorączkę krwotoczną i też właśnie on jest narysowany na tym, a tutaj jest skorwój, czyli to są zupełnie różne stworki. Dobra, ale i tak dobrze, że tu jesteśmy. Nie narzekam z tego powodu, ponieważ są tu rośliny i inne rzeczy, które bym chciał zebrać. Aha, tylko mam już pełny plecak. Także sobie tutaj pozbieram. Chodzi mi głównie o to, co można by zeskanować jeszcze. Zdaje się, że tutaj jakbyśmy sobie wciągnęli się w to. O. Dobra, to już mam zeskanowane. I jak to przerobimy, to z patatów uzyskujemy... No. O, jest. Gastro ten. Gastro... Entresis, czy jak to tam się nazywało. I teraz możemy sobie to zeskanować. O, super. Dobra, czy ja mam coś tu jeszcze? Te odczynniki medyczne, wiecie co? Tak sobie teraz pomyślałem, że dobrze byłoby zabezpieczyć się i zrobić sobie jeszcze jedną lodówkę. Bo... Co to jest? From creators of Alcane Overgrown. Okay, coming soon. Overgrown... Tak jak macie na przykład ogród, który zostaje porzucony sam sobie i się nie dba o niego, żeby był przycięty i przystrzyżony i tak dalej, to taki ogród właśnie jak zarośnie, to się nazywa właśnie overgrown. Czyli można by to powiedzieć na to przerośnięty, ale to przerośnięty sugeruje, że to jest nie ten rozmiar, nie? A tu nie chodzi o rozmiar, tylko o to, że to jest bardzo wymknęło się spod kontroli, rosnąc samodzielnie. Dobra, tu mam świeżego świerszcza, to wrzucam go do tej lodówki. Trzeba będzie tych lodówek też więcej wyprodukować, bo będziemy z czasem mieli coraz więcej rzeczy do trzymania, które trzeba trzymać świeżo. Na świeżo w sensie. I też zastanawiam się nad zbudowaniem kolejnego poziomu w tym naszym sterowcu, bo już się robi trochę za mały.
chyba żeby dodać więcej przestrzeni w boki po prostu, albo tył, przód, kurczę, nie wiem, bo już się ciasno mi robi, przydałoby się osobne laboratorium, takie miejsce, w którym bym trzymał wyłącznie odczynniki i podobne rzeczy, chociaż w sumie tutaj jest dość tego miejsca, mamy pełno też skrzyń, które są jeszcze puste. Gorzej tylko, że po prostu tu jest ciasno, nie? Ciężko jest w to trafić, na urządzenie, tak żeby nie kliknąć przypadkiem w coś, co stoi obok. Przy okazji wróćmy baterię świeżą. O, super. Zauważyłem, że tych skrzyni już się tam namnożyło strasznie dużo, więc postanowiłem porozkładać sobie te tablety. One tak naprawdę nie są tabletami, tylko to są tabliczki. Powinno być to przetłumaczone, ale tabliczka i tablet po angielsku to jest dokładnie to samo. Także stąd. Tu mamy miedź i epoksyd. Miedź, epoksyd. Nie ma tu enterów, więc jak chcecie zrobić entery, to w osobnym wierszu coś napisać, to trzeba po prostu spacjami przeklepać. Dobra, tutaj trzymamy kryształy. Kryształy. Dobra. I trzeba przyznać, że tutaj, aha, czekajcie, tu jest polimer, a to jest olej roślinny do produkcji polimerów i żywica. To będzie polimery, żywica. Dobra, jest dostatecznie długie. Tutaj mamy tabliczki z tej strony. Tutaj zdaje się, że trzymam apteczki, także będę musiał porobić sobie tych tabletów więcej. To trzeba przyznać, że całkiem fajnie wygląda, bo ten tablet można, wiecie, dekoracyjnie sobie klepnąć na przykład na biurko i wygląda całkiem fajnie przy tym. Strasznie mi się podoba, jak w grach tego typu jest pełno takich bezużytecznych rzeczy, które w zasadzie mają tylko wyglądać. Bo człowiek, który ma trochę za dużo wolnego czasu i całkiem sporo zmysłu i talentu do dekoracji wnętrz, może spędzić dziesiątki godzin tylko na układaniu takich rzeczy i się przy tym świetnie bawić, albo nawet lepiej bawić, niż kiedy by na przykład przechodził tą grę, realizując ją zgodnie z fabułą, nie? To jest dla mnie zawsze zabawne, że ten, jakiś czas temu Anita usiadła na chwilę do Starfielda, bo chciała chwilę pograć, to więcej czasu spędziła w kreatorze postaci, co ją zdecydowanie bardziej bawiło niż sama gra. Nie? To mam na myśli, nie? Dobra, tutaj sobie wrzućmy odczynniki biologiczne. Tutaj trzymamy wszystkie te próbki i tak dalej. Prób... co? A, okej, okay, ciekawe. Próbki biologiczne. Dobra. A tutaj mamy narzędzia i sprzęt, także też będę musiał sobie to jakoś porozpisywać. Udało mi się w szklarni zebrać parę przedmiotów, sobie szybko spróbujmy je przeskanować dla pewności, czy nie są to rzeczy, które mogą się nam do czegoś przydać. Nie, wygląda to, że to już jest wszystko zrobione, tu są te rzeczy, dobra, to już był, patata już wcześniej chyba zeskanowaliśmy, nie? Tak, jest zeskanowany. A to też zeskanowane. Patrzcie, jakie to malutkie tutaj w tym skanerze jest. Okej. Okay. Dobra. Od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy by nie wrócić do Planet Crafter. Nie wiem, czy pamiętacie, jest to taka gra, gdzie zajmujemy się terraformacją planety. Problem z tą grą jest taki, że dawno w nią nie grałem i twórcy w międzyczasie zdążyli dużo update'ów zrobić, więc mam sporo do nadgonienia. I zastanawiam się, czy nie poczekać jeszcze kilka aktualizacji i nie zacząć grać zupełnie od zera, zamiast kontynuować od miejsca, w którym skończyliśmy ostatni raz. Ale głośna ta burza. I patrzcie, hemoglobin purifier mamy już odblokowany dzięki temu. Kolejny element. To będzie trzeba dziadostwo przestawić, bo ono nie stoi... Stoi w takim miejscu, że to trochę jest niewygodne dla niej. Dobra, miód pszczół znajdziemy tylko w tej nowej zainfekowanej szklarni, także teraz na razie tego też nie odblokujemy. Siniakowiec, zobaczmy jak to wygląda tutaj. Aha, czyli po prostu musimy mieć ten kwiatek, okej. Okay. Usuwa krwotoczne wirusy z krwi pacjenta. To temporarily turns off need of hydration. Okej, okay, czyli sprawia, że się nie chce pić przez jakiś czas. Umożliwia dłuższe przebywanie pod pyłem, zwiększa wytrzymałość i umożliwia obniżenie temperatury ciała. Dobra, to te mamy ogarnięte. Okej, okay, to jest coś nowego.
jest ten legendarny ul. Okej. O kurde. O. Kurde, no. Miałem go zebrać. Sorry. O, będę musiał poszukać innej takiej wieży i spróbować zrobić kolejne podejście do zebrania tego ula, bo potrzebujemy go do badań, żeby miodek z niego wyciągnąć. Trochę słabo wyszło. Chyba, że w którymś z tych pozostałych pawilonów jest jeszcze jeden taki ul. O, jest jeszcze jeden. Dobra. Okej, udało się zebrać. Te pszczoły dziobią, ale widzę, że one nie są szczególnie groźne, więc chociaż tyle dobrze. Przez przypadek wziąłem ten olej roślinny. Poczekajcie, alt plus lewy, żeby opróżnić. Okej. Bo nie potrzebuję tego oleju w tej chwili. Mam spory jednak jego zapas w bazie, w statku. Bardziej by mi się przydała woda. Kurde, znowu przez przypadek, gdzie dostwo zebrałem. Dlatego planuję pójść na sam dół tej wieży, gdzie... O, szkurde, krata. Gdzie można się będzie wyposażyć w wodę. A tutaj zawsze jest kłopot, żeby do tego miejsca wejść, potem będę kombinować. Na razie nie chce mi się. Jest. Tu jest zawsze na dnie zbiornik. Można sobie uzupełnić brudnej wody. Dobra. I zobaczmy, czy tu jeszcze jakieś inne praktyczne przedmioty są. Same polimery. Polimerów mi nie brakuje, ale jak są, to zbieram, bo nigdy nie wiadomo. I chodźmy do statku z powrotem, zobaczymy, czy się uda, co z tym miodem można zrobić. Tak, bo to w formie po prostu miodu się zespawnowało, to nie jest jakiś przedmiot, który musimy dalej jeszcze przetwarzać. Szkoda tylko, że tamten przepadł, bo jedną porcję miodu z jednego ulu zużyjemy do badań, a jakbyśmy mieli ten drugi ul, to byśmy mogli od razu wyprodukować tą rzecz, a tak to będę musiał szukać kolejnej takiej wieży, żeby odnaleźć następne ule. No dobra, trudno się mówi. Jest to zawsze jakiś początek, nie? Tutaj czy coś jeszcze zostało? Okej, tu już nic nie ma. Jestem pod wrażeniem, jak niewielkie ilości zasobów są w tym świecie, zauważcie, do dyspozycji dla ewentualnych przetrwańców. Chociaż sądząc po tym, jak to wszystko tutaj wygląda, to niewykluczone, że nasz bohater jest ostatnim żywym człowiekiem na świecie. Tylko dlatego, że przyleciał z kosmosu, że całą tą katastrofę ekologiczną przesiedział po prostu gdzieś tam w kosmosie i wrócił na Ziemię, żeby zobaczyć, co się stało. Nie jestem pewny, czy dobrze kojarzę lore, jak tutaj to było. Tam na samym początku gry to trochę było to wyjaśnione. Dobra, pigułka elektrolitu. Zobaczmy. I ona... Aha, melon słoneczny i tak jest potrzebny do wyprodukowania. Melon można znaleźć na tych małych wieżach, takich malutkich, co są... tego typu, co były na samym początku gry najczęściej przez nas odwiedzane. Przywraca hemostazę elektrolitów w organizmie, leczy problemy żołądkowo-jelitowe. Okej, dobrze wiedzieć. Dobra, przelatuję sobie koło tej zmutowanej szklarni, ale nas to na razie nie urządza, bo tam wyjść nie za bardzo można. Widzę, że tam jest kolejna czysta szklarnia. I czytam sobie cały czas tutaj wpisy na forum dyskusyjnym i tutaj właśnie w tej poradniku facet pisze, że te medyczne odczynniki możemy znaleźć właśnie tam w tych piwnicach, gdzie znaleźliśmy je, i możemy wykraftować sobie ten wzmacniacz odporności właśnie w tym laboratorium, uzyskując materiały, które są tam w tym laboratorium na dole. Kiedy masz już wszystkie trzy medyczne, wszystkie trzy wirusy potrzebne do wyprodukowania tego wzmacniacza można znaleźć w zwykłej szklarni. Czyli wygląda na to, że muszę przeszukać tych szklarni jeszcze kilka. Kurde, ta też jest zainfekowana, widzicie? Taki ma charakterystyczne z boku narośla. Patrzę, gdzie tu jeszcze może być jakaś szklarnia. Ciekawe, że jej nie widać na mapie. Zobaczcie. Możliwe, że to jest jakiś bug, że autorzy zapomnieli dodać na przykład do radaru te szklarnie, albo jestem ewentualnie zbyt daleko i dlatego to by też mogło wiele wyjaśnić. Dobra, to lecę w takim razie w tą stronę i zobaczymy, może uda się coś znaleźć. Swoją drogą, jak wielkie musi być to miasto, że że nasz bohater ciągle lata w tym mieście i ono wydaje się nie mieć końca, nie?
tyle wieżowców naćkanych w jednym miejscu, pomiędzy górami. Okej, nawet nie zwróciłem uwagi na to, że tutaj mi się baza rozpada. Patrzcie. Kurczę. Muszę przyznać, że to jest strasznie fajny koncept, to, z tym, że mamy ruchomą bazę. I to jest coś, co mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że więcej gier będzie tego typu. Fajnie by było, jakby na przykład w Seven Daysie właśnie udało się zbudować samochód, który można załadować sobie całą bazę i nim sobie jeździć po świecie na przykład. Albo może niekoniecznie w Seven Daysie, ale w podobnej grze. Zobaczcie, znalazłem taką skrzynkę. Nie da się jej otworzyć, trzeba ją naprawić, zanim się otworzy i dopiero wtedy można tutaj wyciągnąć. I tu jest zaawansowany wabik na owady. Ciekaw jestem, o co z tym chodzi. Będzie trzeba to przećwiczyć później. Słyszę dziwne bulgotanie, więc zgaduję, że tutaj też są te owady. Ale nie wiem, czy jest tutaj ten, którego szukamy konkretnie. Jest kurlik. Mamy już chyba ze dwa. A nie, zając, nie kurlik. O, patrzcie, kolejna skrzynka. Dobra. Mam wrażenie, że zaletą tego pistoletu jest... Oż kurde. Jest to, że on ma większą wydajność w naprawie urządzeń. I to jest główny cel jego funkcjonowania. A, on tutaj jest. Dobra, ale to jest ten zwykły, no. A ja chciałbym tego właściwego znaleźć. Dobra, czyli to są te dwa usypiające. O, a dobra, to jest figurka tego zająca, okej. Okay. To nas nie urządza w takim razie. Według tego wpisu na forum było, że na takiej szklarni znajdziemy wszystko, co nam jest potrzebne, żeby odblokować tego wirusa. Ten booster odporności, a kurczę, tego nie ma już. To już jest chyba któraś kolejna szklarnia, którą przeszukuję. I co jest zabawne, to jest ta sama szklarnia, którą przeszukiwaliśmy jako pierwszą w dzisiejszym odcinku. Także śmiesznie. Dobra, jakiś schemat na dekoracyjną półkę. Nie ma pszczół tutaj. Tutaj też nie. Okej. Okay. Epoksyd sobie zbiorę. To się zawsze przyda, żeby nie trzeba było szukać później. O, są pszczoły, super. Dobra. Gdzie ten ul? A, tu jest. Dobra. Się wystraszyłem, że coś się znowu zbugowało. Ja już jestem tak przyzwyczajony do gier z błędami różnymi, że spodziewałem się, że ten ul przeniknie przez podłogę i spadnie na dół. I mury, bo dla mnie to jest tak oczywiste już, że takie błędy są w grach, nie? Już się nie denerwuję, już się nie wkurzam, nie rzucam klawiaturą ani myszką. Po prostu pogodziłem się z moim losem, że tak to jest, jak się gra w niedokończone gry, nie? Z tym deszczem, z tą muzyką w stylu Blade Runnera i sterowcem z podświetleniem z spodu wygląda to naprawdę fajnie. Moim zdaniem jeszcze lepiej by było, gdyby ten sterowiec miał możliwość zainstalowania takich spotlightów, które by świeciły w różnych kierunkach, żeby oświetlać to, co jest pod nim. To już w ogóle byłoby jeszcze bardziej klimatyczne tylko. Ale i tak jest fajnie. O, takiego z zasłoniętymi oczami jeszcze nie mam. Czy mamy coś, co można by się pozbyć bez wyrzutów sumienia? Biomasę mogę zdecydowanie wywalić, mam jej naprawdę dużo w bazie. Tak, żeby... Tak, to jest zdecydowanie, właśnie sobie uświadomiłem, to byłby naprawdę fajny motyw w tej grze, gdyby dało się takie oświetlenie dodatkowe zrobić zewnętrzne, nie? Że kręcimy się tutaj po tym miejscu i jest dosyć ciemno. I gdyby się dało właśnie dodatkowo rozświetlić przez takie reflektory, to byłoby super. Jeszcze żeby dało się je zdalnie jakoś, nie wiem, zaprogramować, ustawić, żeby one nam świeciły w naszym kierunku, żeby nas śledziły i żeby za nami podążały, żeby oświetlać nam okolice, w której się znajdujemy. To byłoby naprawdę fajne. Dobra, wracam do statku. Znaleźliśmy te owoce jeszcze. Przeskanujmy je sobie. O kurczę, patrzcie, jak to rozwalona szyba jest. Dobra, jeszcze trzeba by zrobić tak naprawdę inspekcję całego statku. Bo widzę, że tu jest więcej takich uszkodzeń.
Drzwi są na przykład tutaj rozwalone. Nie, nie drzwi, podłoga. Dobra. Coś jeszcze? Tu musiał przywalić piorun prawdopodobnie w czasie burzy i dlatego to takie porozwalane jest wszystko. Dobra, zobaczmy sobie skan tego, czyli... O, patrzcie, nowa rzecz. Dobra. Czyli tak, my chcemy biegunkę odizolować, wirusa biegunki. Dobra, to sobie szybko tutaj przeklikajmy to. Postęp zrobiony. Małe czy średnie? Małe zróbmy. Dobra, i teraz bez ładunku. Ta-da! I jeszcze jedna partia. Nie nauczyłem się jeszcze odróżnić, czym one się różnią. Aż kurczę, dobra. Różny kolor to chyba różne pH jest, także powinniśmy odseparować do końca. Jej, udało się. Dobra, i teraz możemy zapakować do tego kolejne to chili i wyprodukować sobie próbkę wirusa w ten sposób, po tym jak został odizolowany już wcześniej. I co mamy? Mamy ten gastroentresis, którego możemy użyć do odblokowania czegoś. A nie, już wcześniej chyba to odblokowaliśmy, dobra, to czyli z niego się robiło... Z niego się robiło to. Water retention booster, że dłużej możemy nie pić wody. Nie urządza to nas w żaden sposób, szczerze mówiąc, bo w tym świecie akurat co jak co wody nigdy nie brakuje, ale niech sobie będzie, może się przyda do czegoś kiedyś. Kurlik może jeden. W tej grze jest najfajniejszy system obracania przedmiotami, wiecie? Mianowicie tutaj wystarczy przytrzymać R i poruszać myszką. To jest bardzo fajna sprawa, bardzo to lubię. Dobra, ten nie słucha, patrzcie, a ten nie patrzy. Czyli zgaduję, że będzie jeszcze jeden skrzat, który nie mówi. Chyba, że zobaczmy, bo ja tu miałem jeszcze jednego skrzata. Nie, ten też nie słucha. Okej, okay, tak jak były te trzy małpki, nie? Że nie widzę, nie słyszę, nie mówię. Muszę kiedyś sprawdzić, o co chodzi z kontekstem kulturowym tego obrazka, bo to jest rzecz, która mnie zawsze zastanawiała. Tutaj możemy wrzucić ten miodek? Tak, możemy. To wrzućmy. Okej. Okay. Czy mi się wydaje, czy popsułem? Nie, bo to jest nasz wirus, tak? Czyli to. Dobra, teraz musimy małe. Patrzcie, jak dobrze poszło już. I co teraz? Zróbmy... Średni. Dobra, duże podizolujmy. Teraz... Takie. I przy pH powinniśmy odfiltrować właściwe. Dobra, udało się. Super. Dobra, i co? Aha, i od razu dostaliśmy próbkę. Grzybiczne zapalenie opon mózgowych. Jest, to jest to, czego szukaliśmy. Jej! Nareszcie. O kurde, ale się nakręciłem, żeby to znaleźć, ale w końcu się udało. Dobra. Tu już jest pusto, zastrzyk odpornościowy. I ten zastrzyk się robi z całego kompletu tych, czyli muszę jeszcze jeden ten znaleźć, żeby zrobić kolejną próbkę. I wtedy dopiero będziemy mieli ten zastrzyk odpornościowy, dobra. Ale jesteśmy już ustawieni, już wiemy gdzie czego szukać. I... Oż ty! Okej, okay, mamy ul. Możemy w takim razie lecieć dalej. Nawet nie wiem, czy jest sens, żebym tracił czas na przeszukiwanie tej wieży. Bo chciałem tak naprawdę tylko ul zgarnąć i następna wieża, która akurat jest zainfekowana szczęśliwie, szczęście w nieszczęściu, znajduje się tutaj za tym wieżowcem, więc jesteśmy super ustawieni. Idę wyprodukować ten booster shot i możemy lecieć. Czekajcie, tylko gdzie to się robiło? Tak, będziemy potrzebowali tego i tego chyba, tak? I to, czy mi się wydaje. Wezmę wszystko. I zobaczmy. Zastrzyk odpornościowy, grzybiczne zapalenie. Aha, dobra, mieliśmy przecież przerobić to tutaj. Dobra. Aż kurde, no.
Aha, dobra, wystarczy kliknąć. Myślałem, że od nowa będę musiał robić całe badanie. A tu wystarczy po prostu zatwierdzić to. Dobra. I teraz możemy już sobie wyprodukować zastrzyk odpornościowy. Nareszcie! Kurczę, ile to czasu się zeszło na to, żeby do tego dojść. Ten, tutaj wydaje mi się, że... Tylko w tej grze mam tak straszne trudności. Dobra, ja wiem, ja jestem półmózgiem, któremu się nie chce czytać niektórych rzeczy i wiele rzeczy dla mnie jest nieoczywiste, które są super oczywiste dla innych ludzi, ale wydaje mi się, że generalnie nie jest aż tak źle ze mną, a w tej grze ciągle mam jakieś trudności z rozgryzaniem różnych mechanik, także trochę to słabe. Nie wiem, czy z czego to wynika. Może game design można by dałoby się jakoś tutaj poprawić troszeczkę. Dobra, sam zastrzyk weźmiemy tuż przed wejściem do samej wieży, żeby dać sobie więcej czasu na jej przeszukanie. O, gdzie ona jest? O, tam jest, już widać tą narośl zarośniętą z boku. No i jesteśmy na miejscu. Dostaliśmy już powiadomienie o tym, że nową lokację odkryto. A? Zaparkujmy sobie. Pójdę jeszcze spać, żeby... Okej. Okay. Tutaj komputer ostrzegł, żeby uważać, że tu jakaś abominacja istnieje, funkcjonuje jakiś stwór. Okej. Okay. Dobra. Chcę się przespać do rana, żeby... Okej, spójrz do menu badań, szybko sobie zajrzyjmy. I tutaj mamy do wybadania takie przedmioty w tej wieży. Część z nich już znaleźliśmy w poprzednim odcinku, ale nie mogliśmy szczególnie dużo poświęcić wtedy czasu na poszukiwania ich, bo nie mieliśmy tego wzmacniacza odporności. Teraz już nie powinno być z tym problemu. Tak, wiem, cicho, no. Okej, okay, mamy świt, możemy na spokojnie się skoncentrować na przeszukiwaniu tego ponurego miejsca. Zjedzmy sobie cośkolwiek. Dobra. I zastrzyk. Dobra. I przebiegnijmy się w takim razie. A, wiecie co? Zrobię coś takiego. żeby nie ryzykować utraty postępu w razie czego. Oż kurde! Okej. Światło. Nie wiem, ile mamy czasu. Aha, nie mogę się zbliżać za bardzo do tych rzeczy, bo one powodują jakby obrażenia. Widzicie, kiedy je dotykam? Dobrze wiedzieć. Wygląda na to, że nie tylko my tu już byliśmy wcześniej. Okej, okay. Tutaj pusto. Dobra. Zobaczmy w takim razie, gdzie są jeszcze pozostałe przedmioty. Oj! Tutaj wygląda, że zupełnie standardowy sprzęt leży, zalega po półkach. Idziemy w takim razie na samą górę, bo tam tak naprawdę nam zależy na tych najważniejszych przedmiotach. Że co? Ale przecież mi pasek zdrowia nie spadał, czy mi się wydawało. Bo nie zwróciłem uwagi na to, żeby coś się działo. Chociaż może rzeczywiście jest jakaś ograniczona liczba tych dotknięć tych rzeczy. Kurczę, to byłoby strasznie dziwne. Dobra, najedzmy się, napijmy, zjedzmy kawę. Tak, tutaj w tej grze kawę się je. I idziemy dalej, póki mamy jeszcze ten zastrzyk działający. Okej, okay, uwaga, patrzcie, co tutaj widzę. Okej, okay, zeskanowane. Narzędzie, nóż albo kusza. Dobra, jeszcze jedno źródło zakażenia tutaj jest gdzieś. Okej, okay, kolejna standardowa przyczepa. Mamy drugie jajo ukryte, zobaczcie, właściwie nie jajo, tylko nasiono tutaj. Okej, okay, udało się zneutralizować źródła zakażenia, nie? No, tak jak powiedział komputer przed chwilą. Powiedziała komputer. Pani sztuczna inteligencja. Patrzcie, teraz już dotykanie tego dziadostwa nie szkodzi naszemu bohaterowi. Także ten zastrzyk odpornościowy, który mamy, już nie jest tam nam tak bardzo potrzebny. Jest i nasze łóżko medyczne, które powinniśmy być już w stanie zbudować. I są tutaj te wszystkie medyczne rzeczy, różne atrakcje. Okej. Okay.
Ten senk udało się zeskanować. A, bateria półprzewodnikowa. Zapomniałem zupełnie ją ze sobą zabrać. Znowu. Nie pomyślałem, że będzie potrzebna. Albo inaczej, zapomniałem, że jest potrzebna. O. Przeszukajmy jeszcze tutaj. Trochę to, co mnie troszkę też... Nie wiem, jak to opisać. Nie chcę powiedzieć, że denerwuje, czy drażni, ale coś w tym stylu, że dopóki nie wyjmiemy skanera, o, tak jak teraz mamy w ręku skaner, to często nie wiadomo, że coś da się zeskanować. O, patrzcie, kolejny raport. Stworzenie lub odnalezienie nowej odmiany jadalnej roślinności nadającej się do uprawy na wysokich pułapach o lepszych walorach kolorystycznych i mniejszych wymaganiach do uprawy. Okej, czyli wygląda na to, że to, co się tutaj dzieje, wynika z tego, że oni próbowali po prostu stworzyć nowe jedzenie, które... I coś im nie pykło. I się zmutowało. Patrzę, czy tutaj nie ma skrzynki z baterią. To byśmy od razu tego laptopa zasilili, ale... Nie, nie ma. Kurde, no. Hop. Nie. Chociaż... Aż, kurde. Teraz to nawet się w ogóle zaklinowałem. Dobra, ratujemy się. Ups. Uuu, ale mam spadki straszne FPS-ów po tej, w tej najnowszej wersji gry. Dobra, wejdźmy sobie tutaj, wezmę baterię. I co mamy do zeskanowania? Czyli i durszlakowiec, stacja medyczna. Dobra. I żeby ją... Gdzie się tą stację medyczną buduje? Mamy... O! Patrzcie, mamy 19 tych nadprzyrodzonych nasion. To jest bardzo fajna sprawa, bo dzięki temu będziemy mieli więcej rzeczy. Nie, tutaj się tego nie buduje, a tutaj? Też nie? A, bo tego nie odblokowałem do końca. Dobra. Łóżko, kryształ i płyta główna. Dobra. Płyty główne chyba jeszcze jakieś mamy, czy nie? Nie mamy. Trzeba będzie zrobić. Okej, podłączmy baterię. I przeczytajmy, co tu piszą. Wirus. A, to już, w sumie to już czytaliśmy w poprzednim odcinku, więc to możemy sobie pro forma tylko otworzyć, żeby nie było, że zostało niesprawdzone. Hop. I sprawdźmy, czy ten łóżko biomedyczne już się zrobiło. Tak, zrobiło się, super. Dobra, wstawmy je sobie. O kurczę, jakie ono wielkie jest. Będzie trzeba zdecydowanie powiększyć ten nasz statek, bo już nie mamy tutaj w ogóle miejsca na nic. Okej, i jak to wygląda? Aby użyć, dodaj nadprzyrodzone nasiona. I gdzie je się daje? Aha, dobra, ja je chyba odłożyłem tutaj. Dobra. Okej, wstawione. Nie chcę ich... A, wszystkie łyknęło, zobaczcie. O kurde, to niedobrze. Dobra, i co się dzieje? A, już wszystko. Okej. Możemy je wziąć, na szczęście. Okej, super, już się bałem, że zmarnowaliśmy wszystkie. Dobra, okej, to wszystko w takim razie na dzisiaj, moi drodzy, bo zrobiliśmy wszystko, co się do tej pory dało w tej grze. Czekamy na kolejny update, będę na bieżąco robić odcinki, jak tylko coś nowego się ciekawego pojawi, a na razie niech to sobie tutaj dziadostwo stoi i żebym się nie musiał o to potykać co chwilę. Dobra, to tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję za waszą uwagę, pamiętajcie koniecznie łapkę w górę, komentarze dla statystyki, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo, dzięki wielkie, cześć!